25 sierpnia, jest czwartek, dokładnie 18:30. Jagoda Rogaty, zapraszam na zbliżenia w serwisie między innymi. Duże zainteresowanie zakupem testów antygenowych na obecność koronawirusa. Sprzedało się prawie 700 tysięcy testów. Na pewno tych zakażeń jest znacznie, znacznie więcej. Rozpoczęły się wypłaty 14 emerytur. Są stare portfele, które mają bardzo mało pieniędzy. Jest to bardzo dobre i fajne wsparcie. Ostatni weekend wakacji będzie pełen słońca. Zaliczymy te dwa dni do dni upalnych. Kosztują kilkanaście złotych i są dostępne praktycznie w każdej aptece. Farmaceuci zauważają wzmożone zainteresowanie zakupem testów antygenowych na obecność koronawirusa. Specjaliści zaznaczają, że resort zdrowia, przekazując dzienne lub tygodniowe raporty, operuje jedynie informacjami o potwierdzonych przypadkach zakażeń, a duża część osób, u których pojawiają się objawy, wykonuje testy w domu, na własną rękę. 3852 nowe zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w kraju i 189 w regionie. To wyraźny spadek w porównaniu do poprzednich tygodni. Na pewno te dane są niedoszacowane, bowiem na pewno uległo zakażeniu SARS-CoV-2 znacznie, znacznie więcej osób, a z uwagi na to, że obecne podtypy subwariantu Omikron mają przebieg subkliniczny, najczęściej bezobjawowy lub skąpoobjawowy, pacjenci mogą w ogóle nie wiedzieć, że są zakażeni. A jeżeli mają takie podejrzenia, to zamiast udać się do lekarza, chorzy decydują się na pójście do apteki, gdzie dostępne są testy antygenowe. Tylko w tej aptece przy ulicy Skłodowskiej Kirii w Bydgoszczy od początku miesiąca sprzedano ich ponad 200. Musimy zapewnić coraz wyższą dostępność. Gdzieś tam sprawdzając ogólnodostępne dane, okazuje się, że już tylko w połowie sierpnia sprzedało się prawie 700 tysięcy testów. Tak? Jest to dwa razy więcej niż w całym lipcu, więc no, widzimy dużo wyższe zainteresowanie. W regionie wciąż wykonywane są także testy PCR, ale tylko dla osób, które mają skierowanie od lekarza. W ciągu ostatniej doby w kraju wykonano ich ponad 12 tysięcy, ale według ekspertów w najbliższych dniach chętnych na wymaz może być więcej. Ilość wykonywanych testów była na podobnym poziomie, czyli powyżej 400 zakażeń było około 180 w tygodniu każdym. Teraz w tym czwartym tygodniu sierpnia widzimy już lekką tendencję wzrostową, ale to jest chyba naturalne, bo za chwilę zaczną się powroty do szkoły, wystąpiły duże powroty z wakacji. Już za tydzień uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Nauka ma odbywać się w formie stacjonarnej. Natomiast każdy dyrektor szkoły, każdej szkoły będzie miał prawo pozwalające mu na samodzielne zawieszenie zajęć i wprowadzenie nauki zdalnej, na przykład z powodów sytuacji epidemiologicznej, ale wcześniej musi uzyskać zgodę organu prowadzącego i opinię sanepidu. Lekarze apelują o rozsądek, bo wirus wciąż jest groźny, zwłaszcza dla osób starszych i z chorobami towarzyszącymi. Obecnie w szpitalach w kraju przebywa ponad 3 tysiące pacjentów z ciężkim przebiegiem SARS-CoV-2, a w ciągu ostatniej doby zmarło 31 chorych. Specjaliści zachęcają do szczepień i przypominają, że czwartą dawkę preparatu mogą przyjmować osoby powyżej 60 roku życia oraz powyżej 12 lat w przypadku zaburzeń odporności. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. Pierwsi seniorzy otrzymali dziś 14 emerytury. W województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe wsparcie przysługuje ponad 78 tysiącom osób. Kolejne transze będą wypłacone we wrześniu. Nie ma jeszcze dostać to, co moja żona, 600 zł. Pan Jerzy należy do osób, którym przysługuje 14 emerytura. Dodatkowy zastrzyk gotówki sprawia, że życie emeryta staje się prostsze. Po prostu na życie. Po prostu być od czasu do czasu na małym spacerze, tak jak dzisiaj z Warszawy przyjechałem do swojego rodzinnego miasta. Idę na spotkanie ze siostrą, jedną, drugą, trzecią. Wysokość pełnego świadczenia wynosi 1217 zł i 98 groszy netto. Nie wszyscy emeryci mogą liczyć na wypłatę dodatkowych środków. Pełne czternastki otrzymają te osoby, których emerytury nie przekraczają 2900 zł brutto. Osoby, które otrzymują wyższe świadczenia, otrzymają niższy dodatek, zmniejszany zgodnie z regułą złotówka za złotówkę. Są stare portfele, które mają bardzo mało pieniędzy, a druga sprawa, ci ludzie naprawdę biednie żyją.
i taki zastrzyk pieniędzy, z których mogą sobie kupić rzeczy do ubrania, buty czy inne, prawda? Czy nawet troszeczkę lepiej zjeść. Jeszcze nie należę do tych, którzy posiadają wiek emerytalny, natomiast myślę, że dla emeryta, który ma na przykład bardzo niską emeryturę, jest to bardzo dobre i fajne wsparcie. Pierwsze transze dodatkowych funduszy otrzymało ponad 78 tysięcy emerytów z regionu. Łącznie dodatkowe środki otrzyma prawie 9 milionów Polaków. Rząd na świadczenia przeznaczy prawie 11,5 miliarda złotych. Słucham. Należy uważać na oszustów, którzy mogą podawać się za pracowników ZUS-u w celu wyłudzenia pieniędzy bądź danych. Emeryci świadczenie otrzymują z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą wypełniać żadnych wniosków ani spodziewać się wizyty przedstawiciela ZUS-u. Co do zasady, pracownicy ZUS-u nie odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach. Seniorzy mogą spodziewać się takiej wizyty tylko w dwóch przypadkach, ale zawsze wcześniej o takiej wizycie są informowani. Osoby, które nie otrzymały środków w pierwszej transzy, mogą spodziewać się dodatkowych funduszy we wrześniu. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy wyjaśnia okoliczności wybuchu pożaru, do którego doszło wczoraj na bydgoskich Wyżynach. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagraża zdrowiu lub życiu wielu osób i nieumyślnego spowodowania pożaru, w wyniku którego śmierć poniosły 3 osoby. Śledczy sprawdzają, czy budynek z pokojami na wynajem spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Nieoficjalnie wiadomo, że brakowało tam gaśnic. Agata Chyłka-Wnuk. Pożar wybuchł wczoraj około godziny 12. Palił się dwukondygnacyjny budynek. Dla strażaków to była wyjątkowo trudna akcja, nie tylko ze względu na duże zadymienie, ale także ze względu na obawy, że wewnątrz budynku mogą znajdować się jeszcze osoby. A bilans tego pożaru jest tragiczny, bo nie żyją 3 osoby. To roczna dziewczynka, jej babcia, a także mężczyzna, który został znaleziony właśnie podczas dogaszania pożaru. Policja bada przyczyny pojawienia się ognia. Tutaj dzisiaj na miejscu pojawił się biegły z zakresu pożarnictwa i być może dzisiaj albo w najbliższych dniach będziemy mogli Państwa poinformować, dlaczego doszło do wybuchu pożaru. Policja, funkcjonariusze sprawdzają także legalność funkcjonowania tego miejsca. To hostel, który oferował tanie pokoje na wynajem. Mieszkało tutaj około 60 osób i to dla nich prawdziwy dramat, bo oni z dnia na dzień stracili dach nad głową. Miasto co prawda zapewniło poszkodowanym miejsce w bydgoskim schronisku dla bezdomnych, ale wiele osób z takiej pomocy nie skorzystało i noc spędziło tutaj przed tym budynkiem. Strażacy mówią, że hostel został doszczętnie zniszczony i powrót do tego miejsca będzie niemożliwy. I zmieniamy temat. Przed nami ostatni weekend wakacji i wiele wskazuje na to, że też ostatnie tak ciepłe dni w roku. Synoptycy przewidują lokalnie nawet 35 stopni i niewykluczone, że zagrzmi. Długo wyczekiwane zawsze mijają za szybko. Wakacje powoli dobiegają końca. Byłem na wyjeździe w Stanach. I byliśmy nad morzem. Tak luźno wszystko poszło. Dopiero zaczęliśmy urlop z żoną, no i byliśmy w Licheniu i teraz zwiedzamy Toruń. W myśl zasady wszystko co dobre szybko się kończy, warto te ostatnie dni dobrze wykorzystać, ale z głową. W takiej dobrej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, to mamy tendencję do znacznego przekraczania prędkości i wtedy dużo łatwiej o bardzo poważne skutki. W momencie, w którym jest tak trochę ciemno, pada deszcz, jest mrzawka, to automatycznie jeździmy wolniej i jest więcej tam jakichś drobnych kolizji czy otarć lakieru, aniżeli ofiar w ludziach. Ostatni weekend wakacji to standardowo wzmożony ruch na drogach. Warto pamiętać, by przed daleką podróżą sprawdzić działanie klimatyzacji i zaplanować odpoczynek co 2-3 godziny. Będzie naprawdę słonecznie i gorąco. Jeszcze przed nami piątek i sobota z bardzo wysoką temperaturą powietrza dociera do nas ze wschodu. Właśnie gorąca masa powietrza, stąd też popołudniami w piątek i sobotę temperatura powinna osiągnąć, a może nawet nieznacznie przekroczyć wartość 30 stopni. Od niedzieli zdecydowane ochłodzenie w związku z gwałtowną zmianą pogody. Możliwe są burze. Aleksandra Ciekot, TVP3 Bydgoszcz. W takim razie posłuchajmy, co czeka nas w pogodzie w najbliższych godzinach. Dagmara Moranowska.
Dzień dobry. Do naszego kraju cały czas napływają masy tego upalnego, zwrotnikowego powietrza. Zatem w ciągu tych najbliższych godzin i dni cały czas będzie bardzo gorąco, upalnie i duszno. Tej nocy na termometrach od 16 do nawet 19 stopni. Jutro w regionie także temperatura będzie przekraczać 30 stopni, a na niebie przez cały dzień będzie królować słońce. I wielu z nas lubi taką słoneczną, upalną pogodę, tak jak słoneczniki, które zawsze obracają się w stronę słońca. Ale im taka wysoka temperatura i słońce nie zagrażają, natomiast dla nas w nadmiarze mogą być niebezpieczne. Dlatego chrońmy nasze głowy, oczy, nawadniajmy nasz organizm, a według synoptyków taka upalna pogoda utrzyma się z nami do soboty, później chwila wytchnienia. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. A teraz spoglądamy jeszcze w niebo. To będzie imponujące widowisko w Grudziądzu. Zawody i pokazy balonowe na osiedlach właśnie się rozpoczynają. Na miejscu jest nasza reporterka Natalia Kurowska. Witaj, Natalio. Powiedz, czy wszystkie głowy są już skierowane ku górze? Wszystkie głowy są już skierowane ku górze, bo dzisiaj warto spojrzeć w niebo. Właściwie wszędzie, ale w Grudziądzu przede wszystkim, bo to niebo wypełni się za chwilę wieloma kolorami za sprawą balonów lotniczych. O godzinie 18 rozpoczęły się tutaj zawody treningowe o Puchar Polski, zawodników z Polski i z Europy. To wszystko w ramach przygotowania do przyszłorocznych 6 Mistrzostw Świata Juniorów. Członkowie Grudziąckiego Klubu Balonowego zorganizowali to podniebne wydarzenie już po raz 19. Wydarzenie, które można obserwować w wielu lokalizacjach miasta na godzinę 19. O godzinie 19 odbyć ma się pierwszy lot zawodniczy. Natomiast w ciągu 3 dni, od czwartku do soboty, ma odbyć się łącznie 5 takich lotów zawodniczych i 3 wydarzenia skierowane do mieszkańców. Bo jak mówią organizatorzy, zależy im na tym, by Grudziądzanie przywykli do tego widoku balonów na niebie, zapoznali się bliżej z tym sportem. Dlatego kilka balonów wraz z ich pilotami będą latać wyłącznie dla mieszkańców. W piątek na Błoniach około godziny 20:30 ma odbyć się nocny pokaz balonów wraz z niespodziankami. Natomiast w sobotę organizatorzy zapraszają do osady Gród, gdzie odbędzie się fiesta. W ramach balonowego Pucharu Polski o trofea ma walczyć łącznie 20 pilotów, a dla juniorów to doskonała okazja do tego, by ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata, które odbędą się tutaj w Grudziądzu. Na koniec warto przypomnieć o tym, że takie zawody są ściśle połączone z warunkami atmosferycznymi, by taki balon mógł wznieść się w powietrze. Nie może być silnych opadów atmosferycznych, nie może wiać silny wiatr, nie mówiąc już o silnych wyładowaniach atmosferycznych, bo w takich sytuacjach lot balonem byłby po prostu niebezpieczny. Wszelkie informacje dotyczące 3-dniowego wydarzenia w Grudziądzu mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także na plakatach rozmieszczonych w wielu miejscach. Z Grudziądza Natalia Kurowska. O czym prosto z Grudziądza mówiła Natalia Kurowska. Bardzo dziękuję, Natalio. A my sprawdźmy w takim razie, co jeszcze w naszym programie. Transport z pomocą humanitarną dotarł na Ukrainę. Przyszli terytorialsi sprawdzani na toruńskim poligonie. 20 ulic na bydgoskich osiedlach do przebudowy. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Z rządowego programu można otrzymać do 30 milionów złotych. Drugie tyle musi przygotować miasto. Ulica Pogodna w Bydgoszczy. Jeśli wierzyć tej nazwie, uśmiech nie powinien schodzić z twarzy jej mieszkańców. Bywa jednak różnie, a to za sprawą drogi dziurawej jak szwajcarski ser. Jest walcem tam przejeżdżane, także trochę się tam utwardziło, ale normalnie to są takie dziury. Kilka samochodów ciężarowych przejedzie. To jest koszmar normalnie. Koszmar, z którego być może uda się mieszkańców wybudzić. Droga jest jedną z 20 wytypowanych przez drogowców do przebudowy. Na Pogodnej zaczyna się więc pojawiać słońce, ale mieszkańcy na razie nie zakładają różowych okularów. Ta droga miała być robiona już 40 lat temu, jak była robiona kanalizacja. I od tego czasu urząd wyraził zgodę, że zrobimy kanalizację w czynie społecznym, zrobią nam oświetlenie i zrobią nam ulicę.
Do dzisiaj się zaczynaliśmy. Ulica Pogodna i przyległa do niej ulica Syrokomli mają już pozwolenia na budowę. Podobnie jest w przypadku 18 dróg wytypowanych do modernizacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. To m.in. ulice Kromera i Żeromskiego w Fordonie oraz Szamarzewskiego, Piaski, Kotowicza i Ciechocińska. Staraliśmy się te wszystkie ulice rozplanować w całym mieście tak, żeby były proporcjonalnie w różnych obszarach Bydgoszczy zlokalizowane. Do przebudowy są także ulice w pobliżu Starówki, m.in. Malczewskiego, Grodzka i Pod Blankami. To są ulice po części utwardzone, ale w stanie technicznym, który wymaga zdecydowanej naprawy. A jak będą te ulice wyglądały? No będą to klasyczne rozwiązania, najczęściej pieszojezdnia lub też jezdnia z chodnikami. W ten sposób będą te ulice przygotowane. Będą elementy uspokojenia ruchu, tak jak powiedziałem, gdzie pas drogowy pozwoli, będą wykonywane miejsca postojowe. Miasto liczy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Po raz pierwszy o wsparcie na inwestycje mogą ubiegać się miasta wojewódzkie. Bydgoszcz i Toruń mogą otrzymać nawet do 30 milionów złotych. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Po kilkunastu dniach szkolenia czas na test umiejętności. Przyszli terytorialsi byli sprawdzani na toruńskim poligonie w ramach pętli taktycznej. To ostatni sprawdzian przed uroczystą przysięgą, która odbędzie się w weekend. Tak wyglądało zwieńczenie 16-dniowego szkolenia podstawowego dla osób, które zdecydowały się dołączyć do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak najbardziej można się czegoś nauczyć przez te dni, po to właśnie tutaj są, czyli podstawy żołnierskiego rzemiosła, bo trzeba podkreślić to jeszcze raz, są podstawy. Do pętli taktycznej podeszło blisko 150 żołnierzy. Zaczęli wraz z nadejściem świtu w pełnym rynsztunku, jak na pole bitwy. Przede wszystkim umiejętności posługiwania się bronią i umiejętności taktyczne tutaj bardzo fajnie szkolą. Ja od zawsze mam tak, że ja lubię łamać stereotypy. Właśnie w ten sposób pcham się zawsze tam, gdzie inni by nie oczekiwali tego. No wiadomo, moja postura też nie jest wielka, więc przede wszystkim sprawdzenie siebie. Bo wiadomo, wojsko to się kojarzy zawsze z takimi wielkimi, mocarnymi osobami. Na 9-kilometrowym szlaku przyszli WOT-owcy musieli między innymi pokonać strefę skażoną, wyznaczyć azymut za pomocą busoli oraz załadować amunicję na czas. Najtrudniejsze dla żołnierzy jest oczywiście transportowanie skrzynki z amunicją, która jest dosyć ciężka i przy całej tej pętli taktycznej, jeśli jest to zagadnienie kończące pętlę, to już ostatkiem sił starają się działać w taki sposób, aby już tą pętlę zakończyć. Wszyscy, którzy pomyślnie ukończyli egzamin w sobotę, złożą przysięgę na rynku nowomiejskim w Toruniu. 8. Kujawsko-Pomorska Brygada liczy obecnie około 2100 żołnierzy. Po 24 lutego, czyli po agresji rosyjskiej na Ukrainę, wtedy zainteresowanie w naszym województwie wzrosło trzykrotnie, a w skali kraju siedmiokrotnie. U nas trzykrotnie, ponieważ tak naprawdę nasza brygada nigdy nie miała problemu z zainteresowaniem ze strony uczestników. Bardziej to wygląda w ten sposób, ile my jesteśmy w stanie osób przyjąć. Początek sobotniej uroczystości o godzinie 11. Toruń, Natalia Kurowska. Wolontariusze z grupy Bydgoszcz Pomaga Ukrainie pokonali 2000 kilometrów i bezpiecznie dotarli do celu. Przekazali dary dla ludności cywilnej i osób walczących na froncie. To ich 12 transport z pomocą humanitarną. Taki widok rozdziera serce. To jeden z bloków w Ukrainie zniszczony przez rosyjską armię. Dzień dobry, zobacz. Cześć. Nie wiem. To miasto na południu Ukrainy w obwodzie mikołajowskim. Po ostatnim bombardowaniu zniszczone zostały nie tylko mieszkania. Rosjanie wysadzili most i uszkodzili trakcję elektryczną. Obraz wojny widać na tych nagraniach, które przekazali nam wolontariusze z grupy Bydgoszcz Pomaga Ukrainie. W środę jej członkowie dotarli tam z pomocą humanitarną. W dniu niepodległości Ukrainy dotarliśmy do Wozniesieńska, położonego w obwodzie mikołajewskim. Dostarczyliśmy pomoc humanitarną, spotkaliśmy się z merem miasta i zabraliśmy osoby zbombardowanego Mikołajewa. Ukraina walczy heroicznie, ale nadal potrzebuje pomocy. Wolontariusze dostarczyli dary dla ludności cywilnej i dla osób walczących na froncie. To przede wszystkim elektronarzędzia do naprawy zniszczonych trakcji elektrycznych, czołgów i maszyn wojskowych, a także żywność, leki i środki czystości. Dary udało się zebrać dzięki ludziom dobrej woli i prywatnym przedsiębiorcom. Dla tych wolontariuszy to był 12 taki wyjazd. Choć sami ryzykują życie, jak mówią, nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
Muzyka, taniec, śpiew i magiczny świat baśni oraz bajek. Na 4 dni Bydgoszcz przejmują dzieci. Rozpoczął się 6. Festiwal Pozytywka, jeden z największych festiwali sztuki dla najmłodszych. Gala otwarcia odbyła się w Teatrze Kameralnym. Słoń zagra na fujarce, a zaśpiewa całkiem spory chór. Wśród młodych wokalistów jest 2-letni Filip, który uwielbia muzykę. Usłyszy raz coś w radio i od razu nuci, także ma słuch muzyczny. A nawet gdy dziecku ze śpiewaniem nie jest po drodze, to zajęcia muzyczne są ciekawym pomysłem dla całych rodzin. Mamy urlop i mamy trochę czasu, więc chętnie go spędzimy razem z dzieckiem. Bo zajęcia gordonowskie uwrażliwiają na dźwięki, zwiększają płynność mowy oraz poprawiają dykcję maluchów. Muzyka bardzo wpływa na pamięć dziecka, na ogólny rozwój, na otwarcie się na świat. Dzieci szybciej zaczynają mówić, przyswajać języki obce. Muzyka będzie towarzyszyć dzieciom przez kolejne 3 dni Festiwalu Pozytywka. Będą teatry, warsztaty i pokazy plenerowe. Zapraszamy też do miasteczka festiwalowego, gdzie będzie można spróbować swoich sił między innymi w sztukach cyrkowych pod okiem instruktorów. A trudno mówić o lepszym zaproszeniu do zabawy niż występ grupy Junak Cirkus. Pokaz artystów ze Słowacji otworzył tegoroczny festiwal. Połączenie akrobatyki, kuglarstwa i muzyki folkowej bardzo przypadło do gustu młodym widzom. Folklor jest charakterystyczny także dla naszego kraju. Myślę, że dzieci powinny znać tradycję. I najlepszą recenzją spektaklu niech będą żywe reakcje dzieci. A z kolei w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy odbyły się nietypowe ćwiczenia z empatii. Mają uwrażliwić na krzywdę zwierząt i pokazać, jak każdego dnia możemy o nie dbać. W 3 warsztatowe dni uczestnicy obserwowali gołębie, gotowali posiłki na bazie roślin i odwiedzili bydgoskie schronisko. Przygotowali także zabawki, które czworonogom umilą oczekiwanie na adopcyjną rodzinę. Zrobiłem taką linę, żeby psy mogły sobie to szarpać. Schowałem tutaj smakołyki i pudełko z niespodziankami, z jedzeniem dla piesków. Będą mogły je rozszarpać i potem sobie zjeść te smakołyki, co są w środku. Taką linę z jedzonkami. Chcieliśmy zobaczyć, jakie pieski są w schronisku. Chcieliśmy zrobić zabawki dla piesków, kotków. Tutaj postawiłyśmy na bardzo proste materiały. Jest to karton, tkanina, smaczki ukryte właśnie w tych materiałach, tak żeby zwierzątko, piesek zaczął się tym bawić i był zainteresowany. Chcemy właśnie w dzieciach zaszczepić taką potrzebę w zasadzie robienia czegoś fajnego i dobrego, pożytecznego. Przede wszystkim chcemy pokazać, że sztuka to nie jest tylko obraz wiszący w galerii, że sztuka to jest przede wszystkim metoda uwrażliwiania i szerszego spojrzenia na świat, dostrzegania tego i tych, których być może na co dzień pomijamy. I na koniec parę słów o sporcie. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Shante Evans powraca do polskich przetworów basketu 25 Bydgoszcz. Amerykańska koszykarka występowała w bydgoskiej drużynie w latach 2019-2021. Razem doszliśmy do wniosku, że kontynuowanie kariery w Bydgoszczy będzie dla niej na pewno czymś ważnym. Ma do nas pełne zaufanie, wie, że dbamy o jej zdrowie. My wiemy, jaka to jest zawodniczka, nigdy nie było z nią kłopotów, zawsze była dla zespołu wzmocnieniem. A więcej o sporcie oczywiście w naszym serwisie po wieczornym wydaniu Zbliżenie. Które jak zwykle o godzinie 21.30. Zapraszamy do widzenia. Do zobaczenia.